just a thing that... Baba is talking, sir. You all want to become a spiritual. Każdy z nas pragnie w jakiś sposób prowadzić życie duchowe. A spiritual life... Życie duchowe... Today I'm talking with... You see the bad side setting. Dzisiaj rozmawiałem tutaj z przyjacielem. He's the owner of the... whole property. Yes, yes. Właściciel takiej kamienicy. So he said very nice words. Powiedział bardzo przyjemne słowa. He said, powiedział, we are all traveler. Wszyscy jesteśmy podróżującymi. And my hobby to travel. Moim hobby jest, żeby podróżować. But there are two ways of traveling. Ale są dwa sposoby odbywania podróży. One is outside. Jeden sposób jest sposobem zewnętrznym. And one is inside. A drugi sposób jest sposobem wewnętrznym. I like. Everyone wants to travel outside. Każdy pragnie udawać się w podróż zewnętrzną. But rare few person want to travel inside. Ale są też tacy ludzie, którzy pragną udawać podróż wewnętrzną. Traveling inside. Podróż wewnętrzna. Is to know myself. Jest polega na tym, aby poznać samego siebie. If I know myself, who I am. Jeśli poznam samego siebie, jeśli dowiem się, kim jestem, then I want to travel inside. Wtedy, jeśli pragnę tego wszystkiego, to wtedy udaje się w to podróż wewnętrzną. Ku wewnątrz. So, tak więc, you see, widzicie, everyone wants to travel, wants to know. A więc każdy pragnie podróżować, każdy pragnie dowiedzieć się o najwyższej wartości duchowej. Religious practice is very good in life. Praktyka religijna jest czymś bardzo dobrym i ożywiającym. This keeps us in goodness. To utrzymuje nas w pozycji dobroci. But, ale we have to reach spiritual. Musimy osiągnąć stan duchowy. Musimy osiągnąć życie duchowe. And spiritual means self-realization. A duchowość oznacza samorealizację. Without knowing self. Bez bycia w stanie, bez poznania samego siebie, bez poznania ducha. Who I am. Bez poznania tego, kim jestem. I cannot do niskama dharma. Nie mogę uczynić tego, co jest tytułem naszego wykładu. Nie mogę uczynić niskama dharma, czyli działania pozbawionego ego. Niskama? Niskama oznacza? Means my no desire, I work. Że ja działam, ale nie ma w tym mojego osobistego pragnienia. To serve others. Pracuję po to, aby służyć innym. Sakam, I work for myself. Sakam oznacza, że pracuję tylko dla swojej własnej korzyści. There are two types of karma. Więc są dwa rodzaje karmy. Sakam. Sakam. For myself. Dla samego siebie. And niskam. Niskam. For the service. Czyli dla służby, dla służenia innym. And you see the Mahatma Gandhi. Mogliście zauważyć, jak było z Mahatma Gandhi. He was niskama karma. On zajmował się tym, co nazywamy niskama karma. He do, he work, always is working. Zawsze pracował, zawsze działał. Doing. After that, he do for the country, for the nation, for the people. Zawsze pracował dla kraju, dla narodu, dla wartości duchowej. You see the Mother Teresa.
Może przypomnijcie sobie Matkę Teresę z Kalkuty. Mother Teresa. Matka Teresa. She was lover of Jesus, right? Kochała Jezusa, była miłowała Jezusa. Not only in India. Nie tylko w Indii. And she was not only the mother of everyone in India. Ale nie tylko, że była na matką wszystkich w Indiach. Everyone say Mother Teresa. Każdy kocha Matkę Teresę. Any caste, any religion. Każda kasta, każda religia. Is no meaning. Posiada ten znaczenie. Service for the God. To tym znaczeniem, tym celem, tym sensem istnienia na wszystkiego jest służba dla Boga. That is his preaching. To jest to, co nazywamy. So service. A więc służenie is a love. Jest przejawem miłości. Jest miłością. Service is devotion. Służenie jest oddanie. What is devotion? Czym jest oddanie? Mother is taking care of the child. Matka zajmuje się, opiekuje się swoim dzieckiem. And she care. Dba ona o nie. Every moment to the child. W każdej chwili. Bezustannie. Feeding, cleaning, dressing. Tak, tylko myje, ubiera. Every moment she thinks and she do. W każdej chwili myśli o tym dziecku i w każdej chwili coś dla niego czyni. Without thinking result. Bez myślenia o tym nie będzie żadnego rezultatu. This is love. I to jest of mother for the child. Tak wygląda miłość matki na dziecka. This is niskam karma. To jest to, co nazywamy niskam karma. Return for that. She never think return. My child will grown up. He will have the money. Then he will take care of me. Prawdziwa matka nigdy nie myśli o tym, że spodziewa się po prostu nagrody za swoje działanie, że będzie oczekiwała, że dziecko wyrośnie i zwróci w jakiś sposób jej za tą opiekę, którą go obdarzała. Father is taking care of his son. Matka zajmuje się, pieknie się swoim synem, swoim dzieckiem. Giving love. Taking care of the education. Opiekując się nim, zapewniając mu wykształcenie. He knows or she knows that my son will not take care of me. I ona wie, że może być tak, że mój syn może nie być w stanie się nią zająć. One father can take care of five children. Jeden ojciec to jest and mother. Może zająć się pięcioma. Five children, father and mother can take care. Aha. Matka i ojciec może się zająć pięcioma potomstwami. But ale five children cannot take care of one mother. Pięcioro dzieci nie jest w stanie zapiekować się jedną matką. Because they have niskam karma with love. Dlaczego? Dlatego, że oni działają poprzez tą niskam karmę, poprzez to działanie jest przepełnione miłością. And this looking niskam karma is a service for the God. I widzicie, ta niskam karma jest właśnie tym, co jest służbą dla Boga. Yeah.
He was religious or spiritual? Czy był religijny? Czy był religijną postacią, czy był postacią duchową? Spiritual, right? Był duchową, prawda? His religious practice. Jego religijna praktyka. His service. For the suffering people. Była służbą dla potrzebujących. Że w każdym miejscu, w którym się nie obrócił, wszędzie widział Boga. His mercy. I jego miłosierdzie. And he's becoming his kama karma. I w ten sposób praktykował niszkan karma.